Marian Ziółkowski przed walką wieczoru, dzień przed walką wieczoru na PLMA 75. Z tobą to w ogóle, poza tym, że przez internet chwilę gadaliśmy, ale tak właśnie też trochę nam zajęło, zanim się spotkaliśmy osobiście, to Tymoteusz Świątek, którego spotkałem w ogóle, jak biegłem tutaj na to spóźnione ważenie. Czy zrobił Tymoteusz wagę? To było takie pytanie właśnie, wszyscy zadawali sobie to pytanie, czy Tymoteusz zdąży? Zdążył, zrobił wagę. Chyba nie miał jakichś tam specjalnie problemów, ale... Groźne miny były? Nie no. Relaks. Relaks, raczej bez spiny. Ja tam nic osobiście zupełnie do niego nie mam. Więc. Bardziej Tymoteusza byłem ciekawy, czy właśnie, bo on zawsze robi takie show, czy on był jakiś taki, w jakim on był, twoim zdaniem, w jakiej on był kondycji przede wszystkim fizycznej, takiej psychicznej, bo to też jest takie drugie z takich najważniejszych pytań, które ludzie sobie zadają, mi zadają i w ogóle sobie. Czy Tymoteusz będzie gotowy właśnie, żeby stoczyć ten pojedynek, bo długo go nie było tak naprawdę. On walczył dwie kategorie wagowe niżej, tutaj będzie walczył dwie wyżej i z gościem, który jest dwie głowy wyższy od niego i jest w formie i w gazie, bo byłeś w Brazylii, walczyłeś, byłeś czynny, a on nie. No tak, no jeśli chodzi o jego formę psychiczną, no to nie wiem, nie wiadomo, no tutaj na ważeniu normalnie się zachowywał, wszystko było w porządku, więc nie, nic nie zwiastowało tego, że coś tam z nim jest nie tak. Jeśli chodzi o formę fizyczną, no to... No jeśli tak wizualnie, no to nie widać, że nie, jeśli po tym jakby patrzeć, no to bym powiedział, że nie jest w formie, ale no zobaczymy jutro na walce, jak to będzie wyglądało. Może to nie będzie adekwatny jego wygląd. Zwróciłeś uwagę na tą wielką bliznę, którą miał chyba po lewej stronie. Czy będziesz nie ucelował w takim razie? Nie, normalnie... Oszczędzisz go. Tym bardziej, że ta blizna jest właśnie tak w okolicach czoła, ja bardziej wolę celować na brodę, więc nie będę specjalnie celował w to. A wiesz, to nie ma takie reguły gry, oczywiście. Nie? W razie czego. Powiedz, trochę już tam udzielałeś oczywiście po drodze, jak wróciłeś odnośnie tej Brazylii właśnie, ale klimatycznie właśnie i jakby to, co tam doświadczyłeś, to czego się nauczyłeś, to była taka cenna nauka dla ciebie? Opłaciło się, jednym słowem? No, jak najbardziej opłaciło się. Naprawdę było niesamowicie w tej Brazylii. No, dużo walk przede wszystkim, było dużo sparingów. Tam, no, jak już mówiłem, tam bardzo luźno podchodzą do treningu, luźno walczą. Oczywiście jest mocna napierdalanka, że tak powiem. Naprawdę tam się nie oszczędzają. Ale jest to jest naprawdę taki luz. Jest u nich taki czuć luz. Można się naprawdę długo tam bić i codziennie właściwie tam... Dynamiczny luz, jak mówi Bruce Lee, może. No, coś w tym stylu właśnie. I tam codziennie sparowałem, więc to dużo dało. No i właśnie to, że bardzo różnie wyglądały te sale, te gymy ich. Niektóre to naprawdę tak wyglądało, się gdzieś jechało i wyglądało, jakby gościu otwierał piwnicę i tam jazda. Więc to tak... na pewno to na psychikę też że daje, że jedziesz do Brazylii, jedziesz w jakieś dziwne miejsce, gościu otwiera tam drzwi, a tam taka obskurna sala, tam czterech jakichś murzynów, pięciu jakichś latynosów, też jakichś takich kryminalnych Rodriguezów. No i zaczynamy, i waleczka, więc to na pewno daje tak na psychikę. W kontekście twoich pojedynków właśnie słyszałem, że były oferty, żebyś walczył za granicą, tutaj jeszcze chyba przed PLMA albo gdzieś w okolicach PLMA. Ostatecznie wybrałeś PLMA właśnie 75. Dlaczego tu, a nie gdzie indziej? No przede wszystkim sytuacja trenera też to jest, że jest chory. Na pewno to wpłynęło na to, że chciałem mu pomóc, bo jednak no, wychodzi na to, że mam walkę wieczoru. Miał być Marcin Najman, ale go no, nie ma, więc no jednak z swoją obecnością pomaga mu, żeby ta gala była, że tak powiem, bardziej atrakcyjniejsza, więc myślę, że to zadecydowało. Mm-hmm. Ale są opcje, żebyś walczył właśnie u Marcina Najmana, którego wspomniałeś właśnie na Stadionie Narodowym, jeżeli to faktycznie dojdzie do skutku. No i masz jeszcze kontrakt z Fen tak naprawdę. Nie wiem, czy tam jeszcze było coś innego po drodze? No nie chcę teraz na ten temat... Ambitne plany na przyszły rok. W tej chwili nie chcę mówić o jakoś daleko wybiegać w przyszłość. Tak, potwierdzam walkę dla Marcina Najmana, oczywiście potwierdzam, ale skupiam się tylko i wyłącznie poza tą walką, to na Fight Exclusive Night, na gali w marcu na Torwarze i tam te całe moje przygotowania w tej Brazylii, to te wszystkie teraz przygotowania tak naprawdę wszystko jest skoncentrowane
skoncentrowany na tej gali, no FN20. Okej, okay, to więcej pogadamy po twojej dzisiejszej wygranej w takim razie. Tak jest, dobrze. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.